Ferie zimowe ruszają w najbliższy poniedziałek 4 stycznia. Zgodnie z zapowiedziami rządu, będą inne niż dotychczas. Uczniowie, którzy ostatnie tygodnie spędzili w domach, nie mogą wyjechać na obozy ani w czasy, bo wyciągi narciarskie i bazy noclegowe zostały zamknięte. To jednak nie koniec uciążliwych obostrzeń. Ferie zimowe budzą w tym roku wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą zakazów, które, zdaniem nauczycieli i rodziców, mogą odbić się na zdrowiu psychicznym dzieci. Rząd odpowiada, że restrykcje zostały wprowadzone dla dobra społecznego. Ferie zimowe z zakazami. Od poniedziałku 28 grudnia, czyli od dnia rozpoczęcia narodowej kwarantanny, młodzież, która nie ukończyła 16 roku życia, nie może poruszać się samodzielnie po mieście w dni powszechnie do godziny 16. Konieczna jest opieka dorosłych. Uczniowie spędzą najbliższe tygodnie w domach. Jako że wyjazdy są niemożliwe z powodu zamknięcia sektora turystycznego, wiele dzieci i nastolatków spędzi ferie zimowe przed komputerem lub ze smartfonem w dłoni. Rodzice martwią się, że znudzeni podopieczni będą podejmować się mało konstruktywnych zajęć, a brak kontaktu z rówieśnikami okaże się szczególnie bolesny. Wielu Polaków pracuje zdalnie, dlatego nie będzie mogło zająć się dziećmi. Niemożliwe są nawet odwiedziny u dziadków. Jeżeli ferie nasze dzieci spędzą na przykład u dziadków, to pamiętajmy, że uczestnicząc w dość gremialnych wspólnych zabawach, koronawirus może się rozprzestrzeniać bardzo szybko i możemy zakazić choćby naszych dziadków, zaalarmował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik resortu zdrowia przyznał, że zdaje sobie sprawę, jak wielkim obciążeniem psychicznym dla uczniów jest zmieniona formuła zimowego wypoczynku, ale musimy zadbać o osoby starsze, do których dzieci mogą przynieść koronawirusa. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu. Zdaniem ekspertów tak długa izolacja może przyczynić się do rozwoju depresji. Nasze badania pokazały, że w czasie wiosennego lockdownu 1/3 nastolatków oceniała swój stan psychiczny jako zły. Doskwierała im przymusowa izolacja i konieczność pozostania w domu. Negatywne emocje i doświadczenia związane z izolacją są ciągle częstym tematem rozmów i wiadomości wprowadzonym przez nas telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. W 2020 roku zespół przeprowadził o 25% więcej interwencji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, niż rok wcześniej, a dzieci podczas rozmów mówiły, że to najgorszy czas w ich życiu, alarmuje stowarzyszenie w mediach społecznościowych. Ferie to czas, który mógłby pełnić funkcję terapeutyczną, niwelującą trudności, które wiążą się z izolacją, pracą zdalną, emocjami.
ten zapis rozporządzenia nie tylko nie ma podstawy prawnej, lecz także brakuje mu logiki i jest nieludzki, dodaje szefowa fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Monika Sajkowska. Zgadzacie się z nią?